Dobry wieczór. Witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu 18. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Warta Poznań, Śląsk Wrocław. Wynik 2-1. Witam trenera drużyny gości, pana Jacka Magiery. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I proszę o podsumowanie tego spotkania. Podsumowanie jest takie. W piłce nożnej i w ogóle w sporcie najważniejszy jest wynik. Dzisiaj drużyna Wartej Poznań wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1. I to w tym wszystkim jest najistotniejsze. Jeżeli chodzi o mecz, o to w jaki sposób ja to widziałem z boku. Na pewno byliśmy zespołem, który cały czas był w ataku pozycyjnym. Natomiast w naszych szeregach przede wszystkim była gra wolna. Nie graliśmy za linię obrony, graliśmy do nogi. Stąd też nie robiliśmy ruchów pionowych, jeżeli chodzi o wyciągnięcie drużyny Warty z własnej pozycji. Stracone gole, na co uczulaliśmy zespół, czyli podania za linię obrony, spowodowały to, że przegrywaliśmy 2-0. 15 czy 20 minut przyspieszenia pod koniec meczu to za mało na to, żeby zdobyć przynajmniej tutaj punkt. Przyjechaliśmy tutaj wygrać, nie zrealizowaliśmy swojego celu, który zakładaliśmy. Po strzelonym golu nie stworzyliśmy już żadnej dogodnej sytuacji do tego, aby strzelić gola. Śląsk Wrocław dzisiaj będziemy pamiętać z ostatnich meczów, nie będziemy pamiętać z tego, jak grał na w sierpniu, we wrześniu, w październiku, gdzie był zespołem dominującym, strzelającym gole, grającym ładnie dla oka. Dzisiaj jesteśmy w miejscu takim, gdzie dwie z rzędu porażki spowodowały to, że ta ocena jest negatywna i wiemy. Wiemy o tym, że zbliża się koniec roku. To jest czas, gdzie dzisiaj potrzeba w Śląsku, jeżeli chodzi o zespół, koncentracji do ostatniego meczu i znalezienia na ten ostatni mecz pozytywnej energii, aury, dobrego przygotowania, bo to jest dzisiaj dla nas najistotniejsze i najważniejsze. To, co powiedziałem, dzisiaj Warta była, po tym, co widzieliśmy, konkretniejsza, grająca prostymi środkami, to, co powiedziałem, za linię obrony, ale wygrywała i pojedynki te kluczowe, decydujące, i stąd ten mecz wygrała 2-1. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Teraz oddaję głos państwu. Proszę się przedstawić przed zadaniem pytania i podać nazwę redakcji. Proszę. Wielogłoski Śląsk, dobry wieczór, panie trenerze. Czwarta gwiazdowa porażka z rzędu. Jak pan podchodzi do tej sytuacji, to jest taka negatywna spirala, która już tylko na przerwę zimowa może przerwać? To, co powiedziałem, tutaj to jest sytuacja trudna. Na pewno lekcja pokory dla wszystkich, jeżeli chodzi o Śląsk, jeżeli chodzi o drużynę. Najistotniejsze jest teraz, w jaki sposób każdy indywidualnie zareaguje na tą trudną sytuację, w której się znaleźliśmy, bo to, co powiedziałem, początek sezonu, awans do europejskich pucharów, dobra gra, cały czas nakręcanie tej takiej pozytywnej energii, zwycięstwa, dobre mecze, okazałe zwycięstwa, tak jak w Krakowie, później seria momentów takich, gdzie traciliśmy punkty, mimo tego, że te punkty powinniśmy zdobywać i wiemy, z jakich powodów. Dzisiaj już o tym nikt nie mówi i nikt nie będzie o tym pamiętał, że powinna być uznana bramka w niecieczy, że powinna być czerwona kartka Puerto, gralibyśmy w przewadze. To jest coś, o czym mówiłem bezpośrednio po spotkaniach, gdzie mówiono, że Śląsk ma bardzo dużo punktów, że to nic się wielkiego nie wydarzyło. Natomiast dzisiaj z perspektywy grudnia, 13 grudnia 2021, patrząc na to, co się wtedy wydarzyło, dzisiaj ponosimy tego konsekwencje, mając tych punktów tylko 24. Nie byłem jeszcze w takiej sytuacji jako trener, żeby przegrać 4 mecze z rzędu na wyjeździe. To, co tu powiedziałem, jest to dla mnie też nowość. Natomiast wiemy, co robić, wiemy, aby drużyna na ten ostatni mecz była przygotowana optymalnie, bo to się tylko i wyłącznie w tej chwili liczy. I tutaj dzisiaj, patrząc na to, co jest dookoła, aurę na zewnątrz, to już dzisiaj żaden trening nie jest w stanie pomóc w sensie przygotowania przez 4 dni drużyny do spotkania. Tutaj musi być chłodna głowa, analiza, dobre przygotowanie, regeneracja i danie tego wszystkiego, co mamy najlepsze, i maksymalna mobilizacja każdego z zawodników na ten ostatni mecz, aby grać go o zwycięstwo. I to będziemy robić przez te najbliższe dni. Wspomniał pan o tej czerwonej
Dominika Cepeta, której nie było po Pawła Praszyniku. Dziękuję Mordrzewca Śląska. Chciałem zapytać o jego sytuację. Czy on będzie wyzwolony gotowy na mecz z Krakowią? I drugie pytanie o Konrada Potrawę. Dzisiaj na ławce, czy on był odpowiednio przygotowany, czy gdyby była taka potrzeba, to mógłby grać wyjście w 11? Czy Praszynik będzie gotowy? Nie wiem. No, uczciwie powiem, nie mam pojęcia. Bo cały czas no, czuję dyskomfort i też nie, no, nie siedzę z nim, żeby powiedzieć, jak ten ból jest odczuwalny w jego przypadku. No nie było czerwonej kartki, no to co mówimy, no to już nic nie zmieni, można sobie pogadać. I to jest tylko przykre w tej sytuacji. Poprawa był chory nie przez kilka dni, nie było go z nami na meczu w Zabrzu. Dzisiaj jest już na ławce, trenuje od kilku dni. Czy byłaby możliwość grania, gdyby była potrzeba, żeby wszedł? No wszedłby. Jakby wyglądał, no trudno w tej chwili powiedzieć, bo nie wszedł na to boisko. Natomiast skoro był na ławce, to mógł być na boisko. Zazwyczaj tak robię i przeważnie tak będę robił, że tylko i wyłącznie zdrowi zawodnicy będą na ławce gotowi do wyjścia. Uznałem, że nie. Jakub Luberda, Transnet. Ja chciałbym na początku spytać o Adriana Łyszczarza, bo w końcu zobaczyliśmy go w pierwszych minut. I jak pan ocenia ten jego występ i jaka była też, jaki był powód tej jego zmiany w 60 minucie? Znaczy, nie chciałbym tutaj teraz na szybko oceniać, bo to po meczu bezpośrednio naprawdę jest bardzo trudno tak powiedzieć to, co by się chciało, jeżeli chodzi o analizę, realizację zadań, rzeczy, które Adrian wykonywał na boisku. Dlaczego dokonałem zmiany w 60 tam którejś minucie? Wynik meczu był 2-0. Potrzebowaliśmy innego zawodnika, być może takiego, który jeszcze pozytywną energią, doświadczeniem, utrzymaniem przy piłce pobudzi zespół do tego, aby walczył o kolejnego gola. Adrian miał znakomitą sytuację w pierwszej połowie meczu. Natomiast mgła była za duża tam, jeżeli chodzi o ocenę tego, czy nie trafił czysto w piłkę, czy chciał zagrać nad bramkarzem, czy między nogami. Tego nie powiem, bo nie widziałem. Natomiast znalazł się w tej sytuacji. To co mówimy, no, to jest też chłopak młody, cały czas. W tamtym roku jeszcze był młodzieżowcem, wchodzącym do piłki seniorskiej, grającym coraz więcej. Bardzo dobrze spisywał się z roli jokera, wchodzący z ławki, strzelał gole. Dzisiaj znalazł się pierwszy raz w takiej sytuacji, że wyszedł od początku. To jest zupełnie coś innego dla zawodnika i dalej ma pracować, ma potwierdzać, że to miejsce mu się należy, a jak nie będzie grał, to wchodząc z ławki ma pomagać drużynie, strzelając gole. Ostatnie mecze Śląska, no wydaje mi się, że po prostu inaczej od początku. W ostatnich meczach Śląsk miał pewne problemy, te seria porażek na wyjeździe i nie do końca udanych starć. Czy źródła tego problemu leżą w jakimś przygotowaniu fizycznym, czy przygotowaniu zespołu, czy jednak to jest już kwestia tylko i wyłącznie mentalna? Nie, tutaj bym też nie wnikał, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, bo to, co powiedzieliśmy, zespół Śląska znalazł się w takiej sytuacji, jak w tym roku pierwszy raz od 5 lat, gdzie grał na trzech frontach, można powiedzieć, co prawda w Pucharze Polski bardzo krótko, ale też przygotowania były zupełnie inne, przeloty, przejazdy, logistyka, zmiany czasowe, to cały czas było też często kosztem treningu, natomiast nie Śląsk, patrząc na numery, tak powiem, w ten sposób, które wykręca na boisku, nie ma tutaj żadnego momentu takiego, abyśmy byli i z niepokojem patrzyli na to, że jesteśmy wolniejsi, czy słabo biegamy. Tego nie ma. I to mamy potwierdzone poprzez badania, które trener przygotowania motorycznego robi raz w miesiącu. I na podstawie tego możemy analizować. To, co powiedziałem chyba w lipcu czy w sierpniu, zbieramy cały czas dane, informacje dotyczące zawodników, jak się regenerują, jak radzą sobie w sytuacji takiej, gdzie gramy co 3 dni, jak dużo czasu potrzebują na to, aby wrócić do tego odpowiedniego swojego cyklu meczowego, grając tak intensywnie. Także to są informacje, które w przyszłości pozwolą mnie też przygotować zupełnie inaczej, być może jakiś mikrocykl, który wcześniej przeprowadzaliśmy. Wcześniej takiej wiedzy dotyczącej indywidualnych potrzeb zawodnika nie mieliśmy, bo skąd mieliśmy mieć? Nie było takiej sytuacji w klubie. Wielu tych zawodników, to co powiedziałem, jeszcze niedawno grało na poziomie
czy drugiej ligi, czy pierwszej ligi. Mieli dzisiaj, czy teraz mają sezon, gdzie kręcą swoje te statystyki najlepsze w karierze. Mają pracować cały czas. Ja wiem, że wynik jest najistotniejszy, najważniejszy. Też siądziemy, będziemy rozmawiać w klubie na temat stanu, jaki dzisiaj posiadamy, co trzeba dalej zrobić, aby ta drużyna cały czas była mocniejsza. Chciałem też zapytać o bramkarza, bo Mateusz Potocki się kolejne dwie puszczone bramki. Pewnie do Michała Szablika nie można było mieć pretensji o formę, o to, jak wygląda bramka, ale jednak duża liczba tych trasowych bramek była. Zdecydował się Pan na zmianę, kilka meczów już minęło. Chciałem zapytać o ocenę tej zmiany z Pana perspektywy, jak Mateusz Potocki do Pana wygląda. No patrząc na wyniki, które osiągamy, to ta zmiana przyniosła 3 punkty w meczu ze Stalą Mielec, a w kolejnych spotkaniach ta statystyka nie jest korzystna dla nas. Także tutaj my przede wszystkim, patrząc na zmianę, patrzymy pod kątem też wyniku. Te wyniki są słabe, natomiast były słabe, natomiast to też jest tak, że gra cała drużyna, jeżeli chodzi o obronę, jeżeli chodzi o atak i nie tylko bramkarz decyduje o tym, czy bramka została puszczona, czy też nie. Nie. Indywidualna ocena dzisiejszych interwencji Matusa też zostanie przeanalizowana i też na gorąco nie chcę wypowiadać się na temat tego, czy mógł, powinien inaczej zachować się przy pierwszym golu i przy drugim, bo to jest zbyt szybko się dzieje i zbyt proste by było, jakbyśmy teraz wskazali kogokolwiek innego tego, że straciliśmy gole. Straciła cała drużyna te gole. Pierwsza bramka, podanie za linię obrony, przegrany pojedynek i strzał napastnika Warty. Druga, przegrany pojedynek na połowie przeciwnika przez Wyszczarza, podanie za linię obrony i strzał do pustej bramki. Tak to wyglądało. Warta wygrała właśnie, tak jak Pan wspomniał, bardzo prostymi sposobami. To były te długie piłki gdzieś za naszą obronę. I chciałbym spytać, czy nie brakowało tego trochę w Śląsku? Czy właśnie takiej prostej gry, czy ta prosta gra nie byłaby niejako receptą na problemy? Być może tak. Prosta gra będzie stosowana w takich spotkaniach. My chcemy być drużyną, która gra w piłkę, która utrzymuje się przy niej, która stwarza okazję, która ma wymienność pozycji na numerach 9-10, rotacje w bocznych sektorach boiska. I to pokazywaliśmy, to co powiedziałem, nie chcę wracać do sierpnia, wrzesień, październik, bo dzisiaj mamy grudzień i nie ma takiej płynności i zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast no, trudno tutaj dzisiaj powiedzieć, przyjeżdżając do Warty Poznań, które wiedzieliśmy, że będzie w ten sposób grać, stać na swoim polu karnym i wybijać piłkę do przodu. Jesteśmy zespołem takim, który chce grać i dzisiaj to wykonywaliśmy. Natomiast robiliśmy to za wolno i to też powiedzieliśmy sobie w przerwie w szatni. Dobrze, to proszę ostatnie pytanie. Mateusz Włosek, Śląsk, panie trenerze. Chciałem spytać o tę reakcję po stracie bramki, bo tak jak Śląsk mocno, dosyć ofensywnie wszedł w to spotkanie, tak wydaje się, że później zabrakło takich konkretów pod bramką przeciwnika po utracie gola. No i czy to ma jakieś podłoże, z czego to wynikało? No też tutaj nie będę w tej chwili opowiadał, z czego to wynikało, no bo my to, co powiedziałem w pierwszym pytaniu, zagraliśmy dobrze 15-20 minut, jeżeli chodzi o tą intensywność, szybkość, zmianę rytmu. Dla oka, okej, byliśmy dzisiaj w posiadaniu piłki, no bo byliśmy, ale zgraliśmy z jednej strony na drugą i więcej podań było do boku, wszerz, niż podań za linię obrony do przodu. I to na pewno miało duży wpływ. Trzeba też powiedzieć sobie otwarcie, że początek meczu jest często taki, że drużyna przeciwna, która broni, w 15 minucie ma zdecydowanie więcej sił i szybciej zawęża, wraca na swoje pozycje, niż to robi w 75 minucie, gdzie cały czas jest nękana tymi atakami. Także to też się z tego bierze. Warta miała taki plan swój na ten mecz. To przyniosło im dzisiaj 3 punkty. My mieliśmy inny, swój, będąc przygotowanym, jak Warta może zagrać, ale też jak chcieliśmy. Nie dało nam to dzisiaj 3 punktów, nie dało nam to dzisiaj punktów i przegraliśmy. No,
Dobrze, dziękuję bardzo panie trenerze. Dziękuję państwu. Za chwilkę druga część z udziałem trenera Szumczyka. Dobry wieczór. Witam ponownie z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu 18. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Warta Poznań wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej, której gościem jest trener gospodarzy pan Dawid Szulczek. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór, witam. Proszę o podsumowanie meczu. Wiedzieliśmy, że będziemy się mierzyć z drużyną, która zdobywa dużo bramek. Jest groźna, tworzy dużo sytuacji, potwierdza to w poprzednich meczach. Nie planowaliśmy, żeby aż tak oddać piłkę naszemu rywalowi. Chcieliśmy też czasami dłużej przy tej piłce być. Natomiast no, tak jak mówiłem na początku, że nie należy się spodziewać rewolucji, tylko bardziej ewolucji. Tak też w tą stronę to wygląda. Jesteśmy w trochę innym ustawieniu w tych ostatnich meczach. Bronimy w trochę inny sposób, łapiemy swoje momenty, kiedy można podejść wyżej do pressingu, a kiedy mamy piłkę, to staramy się być w miarę konkretni i minimalizować to ryzyko straty. Na pewno ten mecz dzisiaj mógł się potoczyć inaczej w różnych fazach, bo i Śląsk mógł wyjść na prowadzenie po tej sytuacji, z której Iwanow z Grzesikiem się kotłowało na naszej linii bramkowej. Potem też już mogło być w drugą stronę, bo mieliśmy dwa słupki. A w samej końcówce mecz przypominał bardzo to spotkanie z Wisłą. Nasz rywal miał już 7 zawodników w polu karnym i stoper, i środkowy pomocnik wysoki był w naszym polu karnym i kończyło się to na wstrzeleniach piłki w nasze pole karne, w takich dośrodkowaniach albo po prostu w zagraniu drugiej piłki. To są też takie momenty, z których będziemy jeszcze chcieli więcej wyciągnąć, jeżeli w przyszłości będziemy prowadzić w meczu i w końcówce przeciwnik będzie w taki sposób grać, to musimy popracować nad tym, żeby starać się tą piłkę zebrać i wyprowadzić jeszcze kontratak. W meczu z Wisłą, Wisła zdobyła bramkę, dzisiaj nikt nie zdobył bramki w końcówce po takiej fazie i mam nadzieję, że jak kiedyś będzie taki mecz kolejny raz, to my w końcówce jeszcze podwyższymy prowadzenie. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. No dziękuję przede wszystkim. Na pewno spadł taki duży kamień z serca i jest takie poczucie ulgi, bo wiadomo, że im ta strata do tej grupy bezpiecznie jest mniejsza przed zimą, tym łatwiej nam się będzie pracowało w zimę. My oczywiście nie liczymy kompletnie Legii do spadku, więc wiemy, że trzeba też gonić inne drużyny, bo wiadomo, że Legia to jest Legia i ona za chwilę złapie dużą serię zwycięstw. A jeśli chodzi o porównanie do tych poprzednich meczów, to no, moim zdaniem zdecydowanie bardziej zasługiwaliśmy na zwycięstwo z Wisłą Płock. To był na pewno mecz, w którym byliśmy zdecydowanie lepsi od rywala. Ten mecz bardziej przypominał spotkanie z Wisłą. Moim zdaniem był to wyrównany mecz, w którym rywal miał częściej atak pozycyjny, miał częściej piłkę przy nodze. My skupialiśmy się na obronie, próbowaliśmy albo grać atakiem szybkim, albo grać z kontrataku. I generalnie uważam, że o ile Lech to rzeczywiście drużyna, która bardzo zdominowała pod kątem takim jakościowym zresztą całą ligę, o tyle to spotkanie ze Śląskiem i z Wisłą to były spotkania bardziej na remis, natomiast Wisłą pozwoliło bardziej na nasze zwycięstwo. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, zawsze się to kiedyś wyrównuje, więc zamiast 5 punktów po tych 4 meczach mamy 4. Tak, czyli jeszcze jeden kiedyś musimy odrobić. Trener Jacek Magiera przed meczem wspominał pański egzamin. Kiedy on był egzaminatorem, mówił, że był pan bardzo dobrze przygotowany do egzaminu merytorycznym, takie komunikatywne. Czy pan pamięta ten egzamin, jak pan wspominał Jacka Magierę? Wrócę do pytania. Doskonale pamiętam. Trener Jacek Magiera to świetny człowiek i myślę, że nie obrazi się, jak powiem, jak to wyglądało z mojej strony, bo może aż tak dokładnie nie pamięta. Natomiast dla mnie wiadomo, wielki trener, który mnie egzaminuje. I po egzaminie trener Jacek zaprosił nas na obiad, chyba w 4 czy 5 osób, żeby porozmawiać. To też taka niecodzienna dla mnie była sytuacja. Bardzo dobrze nam się rozmawiało. Mieliśmy jeszcze kiedyś dłuższą taką rozmowę, jak pracowałem w rozwoju Katowice. I generalnie kiedyś w takich rozmowach kularowych, pamiętam, jak wspominaliśmy ze znajomymi, że trener Magiera czasami zachowuje się trochę, jakby nie był Polakiem, tylko podchodzi do życia w trochę w inny sposób i no, przede wszystkim jest świetnym szkoleniowcem, jest świetnym człowiekiem. Bardzo dobrze go wspominam i wiele się też od trenera nauczyłem.
A tak odnośnie tego dzisiejszego wyniku, bo też już mnie o to wcześniej pytano, no umówmy się, że okej, trenerem, natomiast no to piłkarze generalnie są najważniejsi na boisku, oni, ich jakość, ich decyzje, my jako trenerzy oczywiście mamy wpływ, natomiast to też nie jest taki wpływ, że ostatnia drużyna zatrudni najlepszego trenera i nagle będzie w pierwszej trójce, a pierwsza drużyna zatrudni najsłabszego i nagle będzie na ostatnim miejscu. Po prostu trener ma jakiś procent wpływu na to, jakie są wyniki, a często jest tak, że ta rola trenera jest po prostu przeceniana. Proszę bardzo. Dzień dobry, Mateusz Włosek, Śląska. Chciałem zapytać, panie trenerze, czy pierwotnie był taki plan, żeby od początku dać Śląskowi troszkę się wyszumieć i tam ucznąć trochę szybkimi atakami, czy po prostu ten plan troszkę uległ zmianie w różnych fazach tego meczu? Oczywiście mieliśmy przygotowany nasz moment pressingowy, natomiast po ostatnim meczu z Wisłą, kiedy kosztowało nas to mnóstwo sił, energii, pobiegaliśmy tam bardzo dużo metrów, chyba to był rekord tego sezonu, jeśli chodzi o high speedy i objętościowo też dużo, to chcieliśmy zagrać o tyle mądrze, że inni zawodnicy wyznaczali moment pressingowy i lepiej nam było tego zrobić po prostu połowę mniej, ale żeby to było bardziej skuteczne. Tak jak już też wcześniej wspominałem, nie planowaliśmy aż tak długo pozostawać w tej fazie niskiej obrony. Natomiast jeżeli drużyna się czuła tak komfortowo, to dobrze, że to robiła. Dziękuję. To jeżeli nie ma pytań, to bardzo Państwu dziękuję za udział w konferencji. Tyle, że też dziękuję. Życzymy spokojnego wieczoru. Do widzenia. Dziękuję bardzo.